Szanowni Państwo, 28 października odbędzie się druga tura wyborów na urząd burmistrza miasta. Zorganizowanie tradycyjnej debaty nie było możliwe ze względu na odmowę Czesława Najmowicza. Dlatego Telewizja Ostróda postanowiła dać szansę obu panom na wypowiedzenie się. Będziecie Państwo świadkami dwóch wywiadów, jednak Olgier Dąbrowski i Czesław Najmowicz odpowiadać będą na te same pytania. Na początek parę zasad. Kandydat na udzielenie odpowiedzi na dane pytanie ma półtorej minuty, na autoprezentację dwie minuty, zaś na podsumowanie 60 sekund. Martyna Lewandowska-Oliwa, witam i zapraszam na wywiad z Olgierdem Dąbrowskim. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Czas na autoprezentację, na wypowiedź ma pan dwie minuty. Zaczynamy. Drodzy państwo, drodzy ostrudzianie, o mnie napisano sporo w tej kampanii wyborczej przed referendum. Napisano wiele nieprawdy. Mam pewien kłopot, bo z większością z Państwa znam się, czy z ulicy, czy ze spotkań, wiele tysiące ludzi w Ostródzie znam osobiście. Cóż nowego mógłbym o sobie powiedzieć? No to, że z Ostródą jestem związany blisko 50 lat. Ostróda jest miastem, które bardzo kocham. Jest to dla mnie centrum świata, jak to wielokrotnie podkreślałem. Dla Ostródy jestem w stanie wiele zrobić jeszcze więcej niż do tej pory. Samorząd jest moją pasją. Ja już od lat 90 przygotowywałem się do pełnienia tej funkcji i mogę powiedzieć, że robiłem to rzetelnie. Nie za pieniądze samorządowe czy państwowe. Odbyłem staż w Stanach Zjednoczonych, w Holandii, żeby uczyć się od najlepszych, jak tę samorządność przekuć na sukces. Samorządy decydują o życiu publicznym w największym bodajże stopniu. Samorząd taki terytorialny jako struda jest y, związany z obywatelami w większym stopniu, aniżeli instytucje państwowe, aniżeli państwo. To, co my robimy, obywatele odczuwają. W każdym razie starałem się wykorzystywać tą ogromną wiedzę, którą zdobywałem. W 90 roku byłem też radnym, e, więc e, to doświadczenie mam ogromne, które staram się spożytkowywać. Nie wszyscy do końca rozumieją moje dobre intencje i z tym jest problem. Drodzy Państwo, chciałem w tej prezentacji powiedzieć też, dlaczego startuję. Otóż dlatego, że w referendum poparło mnie 3000 ostrudzian. Oni liczą na to, że dalej będziemy w tym kierunku zdążać. Poza tym, w referendum niestety przedstawiony do oceny został wizerunek Olgierda Dąbrowskiego, który nie jest prawdziwy. Ja nie jestem tą osobą, która została wystawiona pod ocenę. A więc dlatego biorę udział w tych wyborach. Przejdźmy do pierwszego pytania. Przypomnę, że na odpowiedź ma Pan półtorej minuty. Wiele mówi się o zadłużeniu miasta. Jakie podejmie Pan działania, żeby poprawić kondycję finansową Mostrude? To e, zadłużenie miasta jest e, w sposób, e, no, powiedziałbym, przesadzony przedstawiane. Ono dla celów e, no, jakby zdyskredytowania, pomniejszenia zasług ekipy, w której pracowałem, e, zostało jakby stworzone, wygenerowane. Drodzy Państwo, ten poziom zadłużenia był znany już od pięciu lat, co najmniej pięciu lat. Przewidując te inwestycje, przewidywaliśmy, że żeby dostać dotacje unijne, będziemy musieli e, zaciągnąć pewne kredyty, bo inaczej tych projektów nie zrealizujemy. A więc ten poziom zadłużenia nie jest żadną niespodzianką. Mogę powiedzieć tak, że w województwie warmińsko-mazurskim przynajmniej, 30, może 40 gmin miejskich, wiejskich ma poziom zadłużenia znacznie większy. Tam nikt nie re organizował referendum, tam nikt nie, nie robi z tego larum, jakiejś takiej propagandy, nie pokazuje miasta w złym świetle. U nas niestety zrobiono z tego jakby ogromny problem. Oczywiście jest to problem, bo zadłużenie w tej chwili sięga 48% e budżetu. Ale można do 60 się zadłużać. My już nie planujemy większego zadłużania, w związku z tym trzeba podjąć oszczędności, to znaczy program oszczędnościowy. Chodzi o racjonalizowanie wydatków. W samym urzędzie miasta, nie kosztem petentów, wygody petentów, w spółkach komunalnych racjonalnie wydawać pieniądze, nie wprowadzać do budżetu zadań nowych. Trzeba, tak jak to się zwykle robi w kredytach, oszczędzać. Czas minął. Jak powinien wyglądać według Pana budżet na przyszły rok, czyli w jakich sektorach będą wprowadzone cięcia kosztów? No każda dziedzina odczuje, bo nie ma takiej dziedziny, w której nie można by poczynić oszczędności. Tak to się dzieje w państwie, tak to jest bywa w domowych budżetach, kiedy zaciągamy kredyt na wykupienie mieszkania. Kiedy na, na budowę domu, to musimy ograniczyć pewne wydatki, a więc rezygnujemy z pewnych luksusów, rezygnujemy z pewnych imprez i tak dalej, i tak dalej. Podobnie jest u nas. Więc trudno powiedzieć, w której dziedzinie e, więcej będziemy oszczędzać. W każdym razie będą to wszystkie dziedziny życia, e, którymi zawiaduje samorząd. Będziemy starali się prowadzić. No, oszczędności, począwszy i od gospodarki komunalnej, począwszy od zweryfikowania wszystkich etatów w Urzędzie Miasta, na ile są potrzebne, czy są potrzebne pewne przesunięcia. Chodzi o to, żeby to, co mamy, żeby tym racjonalnie zagospodarowywać? Ale to, co jest ważnym elementem, o czym już wspomniałem, żeby nie wprowadzać w czasie roku budżetowego dodatkowych zadań. W przeszłości nam się zdarzało, bo to trafia się jakaś tam okazja, jakiś dodatkowy koncert za niewielkie, relatywnie pieniądze, więc takich rzeczy powinniśmy unikać, chyba że dzieją się rzeczy wyjątkowe. No jest jakiś ekstremalny wypadek w mieście i tak dalej, Trzeba pomóc poszkodowanym. Oszczędności. Jaką politykę zamierza pan prowadzić w kwestii tworzenia nowych miejsc pracy? Bezpośrednio burmistrz ani urząd miasta, jego współpracownicy nie tworzą miejsc pracy, bo wbrew temu, co niektórzy sugerowali, samorządy nie budują zakładów pracy. Zadaniem podstawowym samorządu, burmistrza jest tworzenie warunków rozwoju przedsiębiorczości. To jest tak jak w Biblii, w ustawie samorządowej, jest to wyraźnie napisane, że to jest jedno z głównych zadań. My to robimy. To, co do tej pory zbudowaliśmy, ta ogromna infrastruktura turystyczna, ale nie tylko komunalna. Za tym hotele poszły. Kolejnym etapem, logicznym tego następstwem jest budowa chociażby areny. To jest ogromny potencjał, który teraz powinniśmy sukcesywnie wykorzystywać, żeby powstawały nowe miejsca pracy. Została zbudowana baza. To jest tak, postawiliśmy w tej ogromnej hali, nazwijmy to pod nazwą Ostruda postawiliśmy maszyny. One muszą zacząć, w pełni pracować i będą pracować. Ta strategia to przewidywała. Dzisiaj zbudowaliśmy pierwszy etap zbudowaliśmy fundamenty pod rozwój przedsiębiorczości. Ta baza turystyczna, nie tylko ta komunalna ten wygląd miasta atrakcyjny, ta funkcjonalność tego miasta przyciąga inwestorów. Ja już prowadziłem rozmowy z dwoma przedsiębiorcami, z dwiema firmami z Niemiec, którzy chcą u nas się osiedlić. Te rozmowy przez referendum zostały przerwane. Czy w przyszłorocznym budżecie znajdą się pieniądze na pomoc najuboższym Ostrudzianom? Nie, one muszą być. To, to jest podstawowe zadanie, podobnie jak świata, więc pomoc ubogim. Te warunki udzielania prawda, i przepisy, komu i w jakich, w jakich sytuacjach należy pomagać, są określone no, przez przepisy państwowe, przez odpowiednie ustawy, a więc tych pieniędzy nie może, nie może zabraknąć. Ale też potrzebne jest tutaj skrupulatne wydawanie. Dzisiaj jest tak, też tak, że wydanie jednej złotówki, przeznaczenie na cel, e, wymaga obsługi za no, kilkadziesiąt grosz. Tak, to jest zjawisko w całej Polsce. Obsługa, czyli wydatkowania tych pieniędzy na cele unijne, jest zbyt droga. A więc także Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, yy, to znaczy jego pracy, też musimy się przyjrzeć, nie po to, żeby czynić rewolucję, tylko jak najefektywniej pomagać. Bo chodzi o to, że jeżeli mamy 100% pieniędzy przeznaczonych na pomoc społeczną, żeby największa jego część trafiała rzeczywiście do nich, a nie na, nie na obsługę. Więc w tej materii można bardzo wiele, wiele uczynić i na pewno yy, to będziemy robić. Druga sprawa to chodzi o to, żeby weryfikować. Jest wiele głosów teraz między tym referendum a wyborami słyszałem, że niektórzy są oburzeni, że ludzie o dobrej kondycji finansowej otrzymują prawda zasiłki i tak dalej. To trzeba weryfikować, bo jeśli nie, to rodzi się poczucie niesprawiedliwości, że prawdziwie biedni nie otrzymują, a niekiedy zdarza się, że osoby dobrze uposażone tak. Jak ocenia pan funkcjonowanie spółek miejskich i w jakich potrzebne są zmiany? No, w spółkach komunalnych one, one funkcjonują na zasadzie prawa handlowego i oczywiście burmistrz jest tutaj tym właścicielem, pełni funkcję właściciela, więc ma duży wpływ na to, ale codzien, o codzienności decyduje zwykle zarząd no, przy współpracy z Radą Nadzorczą. My, my poświęcamy sporo uwagi spółkom komunalnym. No, dobrze Państwo wiedzą, że dwie zostały niedawno powołane chodzi o Miejską Administrację Budynków Komunalnych, która stała się spółką, i także o żeglugę. To są młode spółki, które, no, w których zdarzają się błędy, w który, które jeszcze nie do końca znalazły swoje miejsce w tej rzeczywistości gospodarczej. Oczywiście jako burmistrz będę nadzorował, no chcąc, żeby one w największym stopniu wspomagały funkcjonowanie miasta, wypełniania tych funkcji, do których one zostały, zostały powołane. A więc z całą pewnością trzeba będzie i tam szukać oszczędności. Może też być i tak, że niektóre zadania. E, mogą współfinansować zadania które do wykonywało miasto, e, będą też e, wykonywać spółki. W każdym razie one muszą być poczucia przynależności do wspólnego samorządowego gospodarstwa, że one są z nami razem. Przejdźmy do kolejnego pytania. Miasto ma kłopoty z finansowaniem oświaty. Jak zamierza pan rozwiązać ten problem i przede wszystkim co ze szkołą podstawową numer 5? E, ja już o tym zapewniałem. Niedawno skierowałem e, taki list do mieszkańców e, osiedla plebiscytowego. Między innymi zapewniając ich, że nie było moim zamiarem. Ten zamiar został fatalnie odczytany, potem no, przez nieżyczliwych mi ludzi, e, został e, rozdmuchany, że oto Olgier Dąbrowski jest wrogiem piątki osiedla. To jest nieprawda. Mam liczne związki z tym osiedlem, mieszkam w pobliżu. Chcieliśmy racjonalizować wydatki w oświacie. Był pomysł, żeby tam tą szkołą zawiadywało stowarzyszenie. Odczytano to jako taki powolny zamiar czy ukryty zamiar likwidacji szkoły. De facto, moim nigdy zamiarem, nie było nigdy moim zamiarem, żeby ją zlikwidować, i tak jest teraz. Ja zapewniam wszystkich mieszkańców, że nie zamierzamy likwidować szkół. Tylko są metody pewne, które pozwalają zaoszczędzić, bo na oświatę, drodzy Państwo, no wydajemy dzisiaj blisko 40% budżetu. Wydajemy i z każdym rokiem ten procent wzrasta. A dzieci jest znacznie mniej, więc wspólnie ze środowiskami, chciałbym, z środowiskiem oświatowym, rodzicami, bo uważam to, przyznaję się, że błąd był w komunikacji. Zabrakło dobrej komunikacji między mną a środowiskiem osiedla plebiscytowego, żeby lepiej na ten temat porozmawiać, czy, że do końca rzetelniej. A więc w każdym razie oszczędności trzeba czynić w każdej dziedzinie, w oświecie też, ale nie kosztem likwidacji szkół. Czesna inwestycja. Jaki ma pan pomysł na funkcjonowanie kompleksu sportowo-rekreacyjnego i ostróckiego amfiteatru? E Pomysł, on jest od dawna dobrze znany. Ten kompleks powinien być wykorzystywany. Jego sercem jest oczywiście stadion. No, poza tym, że on jest przede wszystkim zbudowany nie z myślą o Euro 2012, tylko jeżeli chodzi o Euro 2012, on musiał spełnić niektóre parametry i, i, i je, osiągnęliśmy te parametry. Natomiast ten stadion przede wszystkim ma służyć uprawianiu głównie piłki nożnej, ale tam można i tenis, prawda, ziemny, inne dyscypliny uprawiać żeby służył ostrudzie, ostrudzianom i ostrudzkiej piłce. I tak się dzisiaj dzieje. Oczywiście z tego zarobku nie ma. Natomiast jego te walory powodują, że jest on atrakcyjny na pr przeprowadzanie zgrupowań. Klubów międzynarodowych, klubów z Europy, klubów ekstraklasy, pierwszej ligi z Polski. I w tym kierunku trzeba pójść. Do tego potrzebna jest dobra promocja we współpracy z bazą hotelową. Bo takie zgrupowanie, to jest tak, potrzebna jest baza hotelowa, bardzo dobra na wysokim poziomie. My ją mamy w połączeniu ze środkiem pobydowym. A więc tutaj powinna się nawiązać ścisła współpraca przy promowaniu między prywatnym biznesem a, a biznesem e, tutaj samorządowym. Natomiast chcę też powiedzieć e, znaczy, że musimy robić wszystko, i to jest możliwe, żeby koszty utrzymania tego były jak najmniejsze. Jest to Absolutnie możliwe. Do tej pory no, wszyscy się tego obiektu jeszcze uczą. Poczekajmy. Czas minął. Jaką ma Pan dalszą wizję na działalność Centrum Sportu i Rekreacji? W moim przekonaniu, wszystkimi obiektami sportowymi i rekreacyjnymi w mieście powinna zażądać jedno ciało, jedna instytucja. To nie jest jeszcze sprawa rozstrzygnięta. Od tego są i radni, i komisje i myślę, na ten temat trzeba będzie ze środowiskiem sportowym e, porozmawiać. Głęboko się zastanowić, jak to zrobić. Był też taki pomysł, żeby Centrum Sportu i Rekreacji e, przekształcić w spółkę. Taki pomysł, powiadam, żeby nie było tutaj paniki. To jest jeden, dopiero taka luźna koncepcja. I żeby do, do zadań tej spółki zależała również zależała opieka czy należała opieka nad kompleksem sportowo-rekreacyjnym. Sportowo no bo jesteśmy stosunkowo niedużym miastem. Trudno sobie wyobrazić, żeby dwie instytucje zarządzały obiektami sportowymi w naszym mieście. No, w niektórych, przy organizacji niektórych imprez musiałyby ze sobą negocjować, umawiać się, podpisywać, prawda, umowy. No to trochę byłoby jakby chore. E, więc Dążymy do tego, żeby to ciało, nazwijmy to tak, które zarządza tymi obiektami, było, było jedno. Czy to będzie Centrum Sportu i Rekreacji, czy w tej samej nazwie, czy w tej formie, jak teraz, tego nie wiemy. Na dzisiaj muszą się odbyć przetargi dotyczące, bo taki jest wymóg tutaj unijny żeby znaleźć zewnętrznego zarządcy. Jeżeli się nie znajdzie, będziemy myśleć jak to zrobić. Jak ocenia pan promocję w Trudy w ostatnich latach, a czy to były również dobrze wydane pieniądze i czy będzie pan kontynuował retransmisję obrad sesji rady miejskiej? Powiem tak, zacznę, zacznę od tego ostatniego. Sam byłem zdziwiony, ale kiedyś taki własny sondaż przeprowadziłem, jak wiele osób ogląda. Wydawało mi się, że oglądać wielogodzinne obrady sesji, momentami czasami nudne, bo są tematy, które są konieczne do załatwienia, ale one nie są jakieś takie błyskotliwe i interesujące publiczność. Więc ja byłbym za tym, żeby jednak podtrzymać to. Bo jest społeczne zapotrzebowanie, i brak e, tych transmisji od razu skutkuje różnego rodzaju e, e, protestami. E, a pierwsza kwestia, ja już. Promocja ostruda <grym> a ocenia, a przede wszystkim, czy były to dobrze wydane pieniądze. Uważam, że tak, że Ostruda dzięki tej promocji ma, jest rozpoznawalnym miastem. Dzięki temu do nas więcej turystów przyjeżdża. Jak przyjeżdżają turyści, to oni zostawiają wymierne pieniądze, to znaczy konkretne pieniądze. Już wielokrotnie mówiłem na zarzut, że ja buduję miasto dla turystów, a nie Ostrudzian. Drodzy Państwo, nieprawda. Turyści nie byliby do niczego nam potrzebni, burmistrzowi tym bardziej, gdyby przyjeżdżali bez pieniędzy i bez potrzeb, które my zaspakajamy. A więc promocja, każde miasto o takim profilu jak Ostruda musi stawiać na to. Im więcej do nas ludzi przyjeżdża, tym znaczy, że jest lepsza kondycja naszego miasta. I w tym kierunku powinniśmy zdążać. Ostruda ma jedną z najlepszych promocji. Dzięki chociaż Beregę festiwal jesteśmy rozpoznawani w całej Europie. Myślę, że takich imprez powinno być Czas więcej. Czas już minął. Kogo w razie ewentualnej wygranej powoła pan na swojego zastępcę, a kogo na sekretarza miasta? Już na ten temat odpowiadałem. No, dzielenie skóry na żywym niedźwiedziu jest niebezpieczne, bo niepotrzebnie złoży się. Je tutaj obietnicę niektórym osobom, taką publiczną, potem trudno się z tego wycofać. Mogę zapewnić, że w kręgu moich zainteresowań są ekonomiści, osoby, szczególnie w tej sytuacji, kiedy musimy pilnować pieniędzy, budżetu, skrupulatnie wydawać każdą złotówkę, to taki, fachowcy o takim wykształceniu byli, są jakby niezbędni i zapewniam, że z takimi osobami już wcześniej rozmawiałem, oni nie przebierają nogami, żeby zająć stanowiska w urzędzie, natomiast zapewniam Państwa, że to będą fachowcy. Proszę wybaczyć, że nie wymieniam nazwisk, dlatego żeby nie uczynić krzywdy osobom, przecież wynik wyborów nie jest znany i sytuacja jest dynamiczna w samorządzie. Wiele się jeszcze może zmienić, a więc mogę tylko zapewnić, że będę się otaczał fachowcami którzy no pozwolą mnie i całej ekipie efektywnie funkcjonować dla dobra, naszego, dla, dla dobra naszego miasta. Tyle mogę w tej sprawie powiedzieć. Ostrudzianie również mają pytanie do kandydatów. Oto pierwsze z nich. Mam pytanie do kandydatów odnośnie klubu sportowego Sokół. Chciałabym się dowiedzieć, czy kandydaci mają jakiś konkretny plan na to, żeby wspierać nasz ostródzki klub sportowy, po to, żeby mógł się lepiej rozwijać, przez co lepiej promował Ostruda. Oczywiście, że tak. Ja nie muszę nikogo przekonywać, w przeciwieństwie do, do innych kandydatów, że jestem związany z piłką nożną, w ogóle ze sportem ostródzkim, bo to nie tylko piłka nożna. W każdym razie chcemy... Znajdować sponsorów, którzy e, pomogą utrzymać piłkę nożną na wysokim poziomie. Dzisiaj to jest trzecia liga, kto wie, może będzie większa. E, sam byłem inicjatorem tego, żeby zwiększyć skalę e, pieniędzy w, e, przeznaczanych przez miasto na e, soku. W tym roku miało być to 100 tysięcy. Wiem, że tutaj pełniący obowiązki burmistrza zaproponował tylko przeznaczenie 50 tysięcy, ale na tak duży klub, który szkoli tyle młodzieży i na pozycję, jaką ma piłka nożna, wydatek około 250 tysięcy złotych rocznie nie jest przesadzoną kwotą. Bo pamiętajmy nie tylko o tej pierwszej drużynie, ale pamiętajmy o tych drużynach młodzieżowych, tych dziesiątkach. To jest grubo ponad. Około 140 młodych ludzi trenuje na co dzień w klubie sportowym Soku. To spełniamy tutaj ważną rolę wychowawczą, edukacyjną, a więc należy ten klub wspomagać. A poza tym mamy tak piękny obiekt, że warto mieć drużynę na wysokim poziomie. A więc sądzę, że poziom finansowania na poziomie 250 tysięcy złotych powinien się utrzymać w najbliższych latach. Natomiast burmistrz wy powinien wykorzystać swoją pozycję, by zachęcić sponsorów, i to już się dzieje, do współfinansowania klubu. Yy, Ostrudzkiego soku, żeby no, grał na coraz lepszym poziomie. A teraz czas na drugie pytanie, również od mieszkanki Ostrudy. Może mam takie pytanie: czy na pewno będzie kino w Ostrudzie? Gdyż to by się na pewno przydało mieszkańcom, gdyż jest dużo dzieci. E, bardzo by się to przydało typowo bajki. Nie musiały być, być duże sale, na przykład malutkie. Także czy będzie kino w Ostrudzie? To jest jednak coś, co doda rozrywki, bo to naprawdę nie ma co robić. Proszę Państwa. To jest jedna ze spraw, a jest sporo takich, która bardzo mi doskwiera. Dzisiaj obecnie samorządy nie budują KIN. To jest, to jest przedsięwzięcie komercyjne i zajmują się tym prywatne firmy. Była obietnica budowy tutaj, w, w tej nowej galerii, czy dobudowywanej części galerii. Nie wyszło, były tam problemy typu technicznego, budowlanego i tak dalej. To tłumaczył właściciel tego, tego obiektu. Natomiast ja już podjąłem, no nie jestem burmistrzem, ale też rozmawiam o możliwości um, znalezienia gruntu, i mamy taki. Przy tej galerii, po drugiej stronie, tam gdzie dzisiaj jest parking, to jest dobry teren. Myśmy już wstępnie rozmawiali z niektórymi firmami organizują budującymi kina, czy właścicielami takich kin, yy, kilkusalowych, tak yy, nazwijmy to żeby tam zbudować. No, jeżeli zostanę burmistrzem, to na pewno będę przeprowadzał rozmowy, żeby to kino w jak najszybszym tempie powstało. To jest jedna z rzeczy, no, która, którą nam wytykają ci złośliwcy, prawda, no miasto tyle atrakcji ma, nie ma kina. Oczywiście powinno być kino, jestem za tym, żeby w Ostródzie można było oglądać premiery znakomitych, nowych filmów, premier przede wszystkim, równie szybko jak w Olsztynie, czy w Warszawie. Jest to możliwe, więc myślimy o dwóch, trzech salach, w każdym razie na pewno o tym nie zapomnę, na pewno się o to będę starał. To jest ważna sprawa społeczna i kulturalna. To było ostatnie pytanie. Ma, ten, ma Pan teraz 60 sekund na podsumowanie. Drodzy Ostrudzianie, w tej kampanii wydarzyło się wiele. W tej kampanii wiele padło opinii na, na mój temat nieprawdziwych. Próbowałem replikować w prasie. Nie zawsze się to udaje, w innych mediach. Drodzy Państwo, wybory burmistrza to jest ważna rzecz. Oto wybiorą Państwo osobę, która ma sobie poradzić z tą rzeczywistością niełatwą. Wszak w Europie jest kryzys, w Polsce też jego oznaki czujemy. Chodzi o to, żeby przejść przez ten trudny czas e, jak najlepiej, bez zbędnych strat. Znają mnie Państwo dobrze, znają Państwo moje dokonania. Zostały one często przedstawiane w karykaturalnym świetle. Sami Państwo gościli tutaj wiele osób w lecie, znają państwa opinie innych na temat tego, co myśmy zrobili. Zapewniam Państwa, że mamy znakomity fundament pod dobry rozwój Ostrudy. Drodzy Państwo, nie głosujcie emocjami. Niech rozwaga i rozsądek będą drogowskazem w tych wyborach. Bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie. Dziękuję również. Dziękuję Pani, dziękuję Państwu za uwagę. Drodzy Państwo, zaraz po tym wywiadzie nastąpi wywiad z Czesławem Najmowiczem.